Siemanko, jestem Lucek, a to jest Driver San Francisco. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Zbliżamy się powoli do końca, ale jeszcze coś tam porobimy ciekawego. Pojeździmy kilka wyścigów i w ogóle. Ostatnio kupiłem sobie RUV CRT i pisaliście, abym kupił sobie jeszcze coś. Tylko aha, i zdobywanie kasy. Coś tam też pisaliście ciekawego o tym zdobywaniu kasy. Chwileczkę, ile mam teraz? O nie, mam za mało, zdecydowanie za mało. Musimy sobie coś zrobić, żeby zdobyć dużo kas. Aha, mnożniki muszę kupić, ale mnożniki dostaje się za wykonanie jakiegoś tam osiągnięcia i tego typu rzeczy. Okej, i startujemy. Jechałem już ten wyścig poprzednio, natomiast chcę jeszcze raz pojechać ze względu na kasę, jaką tu zdobędziemy, a przy okazji przetestuję nowy wóz, który tutaj mam. Jak on wygląda w... O, fuck. Zobaczcie na to. Gonię teraz Audi R8. Głupie jest to, że tutaj jest ograniczenie prędkości, prawda? Do 320. Natomiast gdyby tak nie było, to auto na pewno by leciało szybciej. To jest wyścig 2 na 2. Cholera, cholera. Co ja robię? Więc skoro jest to wyścig 2 na 2, to można łatwo go i szybko zakończyć. Przede wszystkim szybko, nie? Golordo! Dobra, z naprzeciwka musimy tutaj rypnąć. Spróbuję tym czymś. Uwaga, trzymajcie kciuki. Ho, pięknie! O, nie tu pojechałem. Cholera, jasne. Wow. Właśnie, pisaliście o tym, że to nie jest właściwie przeróbka Carrera GT, jak ja wcześniej myślałem, tylko Porsche 914-16? Jakoś tak. W każdym razie wiemy o tyle. O, ale ładnie mi się wystawił, pięknie. Dobra, tu mamy to. Czy skręcę na czas? O nie, nie ma szans. A, dajmy sobie tego. Zobacz, o nie, tylko nie ta pierdziawka. Wow! O kurde, strzelec wyborowy. Bez skitu. Ej, nie, 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 nie stukaj go. Taksówka. I BOOM! Kurczę, strasznie twardzi ci przeciwnicy. Spróbujemy go autobusem dokończyć. To się udało. Dobra, jeszcze tylko jeden został. Kurde, milimetry. Nie, to będzie za wcześnie. Myk. Ale driftem poleciał, nie? Dobra, i jeszcze. I co, znowu autobusem go dokończymy? Boom! Pięknie. Wygrałem 65 tysięcy kredytów. Wpadło do mojej kieszeni. Ja mogę kontynuować zabawę. Wiecie co? Zrobiłbym sobie jedną misję główną, standardowo, jak to chyba już zawsze jest podczas tych moich zabaw w tej grze. Jest mi w ogóle bardzo miło, że sobie do niej dzisiaj wskoczyłem. O. Tu jest jakiś wyścig, który... A! To jest ten wyścig, którego... Którego jechałem, ale którego nie ukończyłem i chyba... już kilka razy pod rząd, wiecie? Nie wiem, miałem chyba jakiegoś pecha, ale zawsze pamiętam, że go zaczynałem pod koniec odcinka, kiedy gra mi zaczynała strasznie lagować. A teraz mam naprawdę spoko auto. Więc myślę, że będzie lepiej. Jak myślicie? Wow. Tu się ścigam z takimi klasykami. Wow. Jest tu kobra. Wow, i policja. No tak, zawsze mi przeszkadzała ta policja. No mam nadzieję, że tym razem jakoś mi lepiej pójdzie. Dobra, naładujemy się i zrobimy mega skok! Zobaczcie! Strasznie dobra ta kobra jest. I o pierdziele, co to było? No nie, to jest jakiś pechowy wyścig! God damn it! Czy ja powinienem po prostu ich rozwalić i mieć spokój? Z każdym razem przerasta mnie duma i chcę po prostu ukończyć ten wyścig. O, dlaczego tylko mnie? Chcę ukończyć ten wyścig po prostu w równej walce w wyścigu. Tylko że to nie jest równa walka w wyścigu, jak policja atakuje tylko i wyłącznie mnie.
ich ewentualnie tylko goni gdzieś tam, siedzi na ogonie i to wszystko, a mnie cały czas spychają, wpieprzają się we mnie i tak dalej. Aj! Kurde! Spadaj mi stąd! No nie! Zobaczcie jaki pech! Samochód dobry. Ja jestem słaby. Chciałbym trochę tutaj potrenować tą jazdę. Dobra, spróbujmy może mniej driftować. Miećmy pod prąd, może uda się zgubić gliny. Okej. Wow! Okej. O kurczę, to już przedostatni checkpoint zaraz będzie. Kurczę, tu nic nie widać. Ostatni checkpoint! Juhu! Udało się wygrać, chociaż było ciężko. Nie jestem zadowolony z tego wyścigu, powiem wam szczerze. Kurczę, jaki tu jest duży ruch, zobaczcie. Ja dziękuję! Kurde, zagapiłem się na mapkę. Gdzie jest policja? A okazało się, że sprzeciwka jechał samochód. Czym mi się tak fajnie... Aha! Korwetą ZR1 mi się fajnie driftowało. A tutaj jest ciężko, jest ciężej, zdecydowanie. Gonią mnie te gliniarze. Tu sobie ładnie wyskoczymy, widziałem tam kilka znaczków do pozbierania. Wow! Oh yeah! Ej, czemu mi nie zebrało tego drugiego? The hell? Ile mam tych pointsów? Mało! Tutaj XKR i świetnie, zgubiłem policję. Dopiero teraz zaliczyło mi w ogóle ten wyścig, to jest ciekawe. Dobra, dostałem dużo punktów, mógłbym sobie kupić nowy samochód albo coś. I odblokowałem kobrę. Dobra, ale tutaj jest... Tutaj jest zadanie główne. Listen to me. Startujmy te zadanie, misję, whatever. O, Q7, ciekawie. Dotrzyj do składu z podrobionymi lekami. Okej. Czy ja tego czasem nie robiłem już? Auć! Hej, what the hell? Przyczepiłem się do lawety przypadkowo. Nawet bezdomni blokują. Ja pierdzielę. Bez kitu, niedługo nawet bezdomni będą nagrywać na YouTube'a filmiki. Okej. Załatwiliśmy te fałszywe leki. I teraz tutaj, zobaczmy. Okej, znowu leki, dobra. To jest dosyć łatwa misja. Tutaj nie trzeba się specjalnie skupiać. Chyba, że coś się zaraz zacznie dziać śmiesznego. Mechanika tej misji wygląda jak misja poboczna po prostu. Wow! Stój! Ej, to jakaś babka tam siedzi. I co teraz, man? No i co? I co? Ostrał się, zobaczcie. Pali kapcia? Mieli coś tam, ale ja mam 4x4. Dobra, on też. Ej, mam jakiś tu określony czas na rozwalenie go. Wow, ale cwaniaczek. Dobra. To zróbmy coś innego. Wow. I o, jeszcze tak. Boom! Ojej, dobra, wracamy do samochodu. Udaj się do ciężarówek. Dobra, to wracamy. Fajnie to wygląda, jak pali kapcia na cztery koła. Ciężarówka. Jedną załatwiłem, teraz druga. Będę miał pewnie znowu na to minutę 20 chyba było, tak? Minuta 20? Jakoś tak było. Dobra. I uwaga.
Nie, teraz musimy znowu rozwalać leki, bo... What the hell? Tam był Hammer! Hammer H2, czy H3 nawet. Chyba H3. Kurde. O. No co on robi? Cofa, ja nie. Okej. I gotowe. I nie gotowe. Kurde. Tutaj coś jest ciekawego. Trzeba będzie tam zajrzeć później. No co tu tak dużo w jednym miejscu tego było? Jezus, jeszcze? No nie... O. Chevrolet to jechał? Tak mi się wydało, jakoś... dziwnie wyglądał. Stunigowany czy coś. Dobra. Myk i mamy ciężarówkę. No dobra. W którą stronę on jedzie? Tutaj. Świetnie. No to spróbujmy zrobić coś ekstra. Autobus trochę wolny. Dobra, ale może jakoś się uda. Ej, pojechał w drugą stronę. Fajnie. Znaczy nie fajnie. O, ale tu mamy cysternę. BOOM! Headshot od razu. Jeden strzał i po gościu. That's everything. I guess so. Happy with that? I'll be happy when we've thought of a catchphrase. But yeah, good job. Okej, okay, nie było nic nadzwyczajnego, trudnego, nic w tym rodzaju. Po prostu wykonaliśmy kolejną misję. Tu jest coś ciekawego. Odblokowano pościg. Ciekawe. Co tu jest? Odblokuje Ford Mustang Mach 1, ale strasznie mało dostaje za to kasy. Tutaj też tempo wzrośnie, coś tam. Nic ciekawego. Ja muszę zarabiać kasy dużo. O, tu jest wyścig jakiś się odblokował. Albo już go kiedyś chyba robiłem. Ile tu dostaję? O nie, tego nie robiłem. Lecimy. Jeep Wranger? Jakiś Wranger? Nie wiem, co to było. O! Mam swojego Rufa. Nie wiem, czy to dobry samochód do tego wyścigu. Fajny ten Jeep! Musimy go odblokować. No zobaczcie, jak wygląda. Ciekawe, jak zawieszenie będzie w nim chodzić, jak się będzie nim jeździć. Bo on, no, jest taki... fajnie wygląda. O! No ale... ten mój Roof chyba niespecjalnie nadaje się na piasek. Czego nie można powiedzieć o tym Jeepie. Musimy go mieć, koniecznie. Ciekawe, jak śmiga. I ciekawe, czy też pojedzie 320 km na godzinę. No to by było akurat śmieszne. Ile punktów jest? 4 na 12. Dobra, dam radę. Już ich doganiam. Tutaj jest trochę bardziej ubita droga. W sensie chyba bruk. Oh yeah! Jedziemy kawałek asfaltem i to jest moja chwila... chwila chwały po prostu. Nie chwila sławy. Chwila sławy też w sumie. I... aj. Aj. XKR, XKR. O. Dobra. No teraz... nie, ten wóz bardzo fajnie skręca, powiem wam szczerze. Wystarczy, że puszczę sobie gaz i już... zobaczcie, jak się ładnie trzyma, nie? Jak Lotus Elise albo Exige. A tamtych gnojów zostawiłem z tyłu całkiem. No ciekawe, jaki będzie ten wóz. Tego Jeepa musimy koniecznie kupić. Powtarzam się, wiem, ale podniecony jest. Dobra. Myk. What? Co to jest? Wow! Zajebiste. Co to jest, nie? Wow, to jest jakiś buggy fajny. Musimy go mieć też. Kurde. Dobra, dobra. Wow. Jak on wygląda, więc zobaczymy w środku. Wow. Jak fajnie brzmi. Słychać gdzieś tam turbosprężarkę za mną, nie? Nieźle. Ale banan, nie? Zobaczcie na to.
O kurde. Jak on wygląda w ogóle, no to jest fantastyczna sprawa. Wow, ale rzuca! Na asfalcie strasznie! Ciekawe jak to jest jeździć takim samochodem w rzeczywistości, co? Musi być mega power. Przecież on waży, nie wiem, ile jest... 300 kilo? Gdzie najwięcej waży silnik sam. Rurowiec taki, bo on ma przyspieszenie kosmiczne. Dobra, muszę się skupić na wyścigu. Wow! O, o. Lecimy, dobra, i tu już będzie chyba koniec. Ciekawe, czy teraz się jakiś samochód zmieni. A, gonią mnie te jeepy. Wow! I 12 na 12, to już chyba koniec. Wow! Sroko? Ej, the hell? Teraz jedziemy w Sroko. Ciekawy wyścig, co nie? Tak na marginesie. A to jest Sirocco R. Jest jakaś ulepszona wersja na rajdy. I nie wiem... Ej, wiecie co? Nie wiem, czy to nie jest czasem Volkswagen z napędem na 4 koła. A? Coś mi się tak kojarzy, że właśnie ta wersja jest z napędem na 4 koła, ale pewności nie mam. Nieźle. Wow, wow. Dobra. No ciekawe, czy jeszcze będzie jakaś zmiana. No w sumie fajna sprawa, nie? Tak teraz inny samochód, ja strasznie lubię to. Takie zmiany. W Need for Speed World jak... Ja właściwie co wyścig zmieniam samochód, nie? Chyba, że chcę się nauczyć jakimś konkretnym jeździć. A tak to zawsze innym samochodem. Wow, 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 wow. Świetnie, świetnie. Dobra, gdzie oni są? Z tyłu gdzieś w ogóle. Tak, muszę sobie kupić mnożnik tych punktów takich, za które kupujemy samochody. Wow! Okej, okay. I to już chyba będzie koniec. No, to 3 razy sztuka, więc... Dobra, 50 tysięcy, dobrze, dobrze. Nic, chodźmy kupić tego Jeepa, to na pewno jest fajne auto. Właśnie, dobra, już mogę sobie go kupić, tutaj wbijamy. Okej, okay. Pojazdy, jeep, szukamy jeepa, jest jeep. 15 tysięcy? Co to jest? Jest darmocha. No, z tego co widzę, to jest... ma słabe osiągi. Zobaczymy, jak jeździ się nim. Nie wiem, jak się czyta tą nazwę, więc sorry. Zobaczymy, jak się spisuje na bezdrożach. Wolałbym, szczerze mówiąc, wolałbym wersję bez tego dachu. No ale dobra, jak już jest, to jest. Chwileczkę, czy ja sobie robiłem to? Nie, tego nie robiłem. Ile to daje mi kasy? 25 tysięcy, co odblokowuje? Cadillac. To nie, nie lubię SUV-ów. No nic, osiągi nie powalają. 15 tysięcy punktów to rzeczywiście, za to nic dobrego nie kupimy raczej. No, ale zawsze fajnie, że jest jakieś nowe auto. On, to nie wiem, czy to jest ten, który był dość często wykorzystywany w wojsku angielskim, w wojskach angielskich, alianckich podczas II wojny światowej. Czy to jest ten model? O, kupmy sobie Miurę, starą Miurę, co? Poczciwą. Zobaczymy, jak to śmiga. No, ze statystyk raczej nie powala, ale na pewno będzie lepszy niż ten Jeep, którego miałem przed chwilą. Wow! Jak brzmi, kozacko! Ha! Jak wygląda, nie? Jak w środku? Ha! Ile poleci? Zaraz zobaczymy. 200? Czy wyciśnie 3 paki, czy nie? Wow! Wow! Świetnie!
Jadę oczywiście moją Miurą. Oh yeah. Ej, spadaj mi stąd. Trasa zniszczenia. Dobra, lecimy. Czy to był dobry wybór, w sensie Miura na tą... Na ten event? O rany. Cholera. Nic, dużo punktów za to nie dostanę. No ale zrobić trzeba, tak czy inaczej. Ktoś myślał, że to popaprane, że w tej grze są ludzie na ulicach. No niestety są. Ale zawsze odskakują na czas, więc nie ma potrzeby się nimi specjalnie przejmować. Aj! Okej. Raz, dwa. Ciekawe, czy to długa jest ta trasa. Też nie, to już 1800 metrów to wcale nie tak dużo. Pięknie. No dosyć fajnie się prowadzi ta Miura. Bez kitu. Jak na brak ABS-u i wspomagania kierownicy. Jest to stare auto, jak cholera. Fajne były te kiedyś auta, nie? Produkowane. Kiedyś to. Był inny styl niż teraz, co nie? Praktycznie każdy producent to zupełnie inna bajka. Zresztą teraz też trochę, ale niektóre są już tak... Niektórzy producenci czerpią od siebie wzajemnie. Chodzi mi tu głównie o kształtowanie karoserii czy podwozia. Ktoś wynajdzie sobie fajną konfigurację i wszyscy od niego ściągają. Nie ma się co dziwić, co? Kiedyś samochody może nie były aż tak dobre jak dzisiaj, nie miały takich osiągów, ale zdecydowanie wyglądały bardzo ciekawie i zróżnicowanie między konkretnymi modelami było naprawdę duże, co było też fajne i ciekawe, prawda? Popatrzmy sobie na stare modele Mercedesów, czy tam BMW, chociaż nie lubię specjalnie BMW, w sensie marki. Dlaczego nie lubię marki? Może nie, opowiem wam taki jeden dowcip, który ostatnio gdzieś tam słyszałem. Jak zrobić zupę z buraków w kilka sekund. Wrzuć granat do BMW. Kurde. Tu mam misję Tenera, ale nie chcę mi się robić tych misji głównych. Przed chwilą była taka głupia i nie podobała mi się. Chciałbym sobie zrobić jeszcze jakieś wyzwanie albo jakiś pościg, w sensie, żeby mnie ktoś ścigał, albo żebym ja kogoś ścigał. Skasuj uciekiniera, proszę bardzo. Oldsmobile jakiś odblokuje. Nie jest to dobry samochód, ani dużo za te wyzwanie nie dostanę, ale liczy się zabawa, prawda? Więc startujmy. Jest moja Miura w natarciu. I co gonimy? Gonimy Pontiaca. Solstice. Oszty! Ej, ale on duży, co nie? Aż ty masz, aż ty. Wow, co on tak przyspieszył? What? Ej, dobre jest, zobaczcie jak wymija skubaniec. Oh yeah, zobaczcie. Klasyczny pościg, nie będę używał tych moich specjalnych umiejętności, żeby skasować go z przodu, tylko spróbuję go tak standardowo. Wow! Zawraca. Aż ty! Gonimy dziada. I... Uwaga... Bum! I rozbije się czy nie? Ach, prawie się rozbił. Gdyby uderzył w kogoś z przeciwka, na pewno by tego nie przeżył. Dobra, uwaga. Oż ty! Cholera jasna. Kurde. Nie mogę go dogonić. I BUM! Załatwiony. Pięknie. Zaliczono, odblokowałem jakieś nowe auto. I w ogóle.
Ale Oldsmobile odblokowałem. O, widzicie teraz na miniaturce. Wow. No nic, moi drodzy, to tyle, tak lightowo chciałem sobie przechodzić więcej takich misji pobocznych, kupić jakieś nowe auto, zobaczyć co tam. Jeśli chcecie, abym kontynuował fabułę, w sensie robił więcej tych zadań głównych, piszcie mi w komentarzach. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.